Dzień dobry! Wśród polskiej nauki panuje jakieś chore zboczenie. Za jedyne w pełni wiarygodne źródła o najstarszej historii Polski uznaje się źródła niemieckie. Kraju, który nie tylko, że jako młodszy, nie może znać naszej najstarszej historii, ale przede wszystkim Niemcy to kraj, który w czasach piastów. Za cel główny postawił sobie zniszczenie państwowości Polski i wymazanie nas z historii Europy. Nie tylko uznaje się za niewiarygodne inne źródła zagraniczne, francuskie czy angielskie, ale również historycy uznają za niewiarygodne jedyne dwie ocalałe z czasów piastów, kroniki polskie, jeśli nie są zgodne z tym, co piszą o nas wrodzy nam Niemcy. Szczególnie ośmieszany jest wiskup Krakowski, wybitny uczony i historyk, wicenty Kadłubek. Kadłubek był osobą o nieprzeciętnej wprost inteligencji i człowiekiem rozsądnym, będąc głową kościoła w Polsce. Dobrze znał praktyki Watykanu i wiedział, że Watykan pali na stosach nie tylko ludzi, ale wszystkie niewygodne dzieła historyczne, a zostawia te, które dobrze świadczą o Kościele lub dotyczą cudów świętego Kościoła. Wiedział, że z 20 dzieł historyków żydowskich zachowały się tylko wszystkie dzieła. Flawiusza. Z dwudziestu antycznych złych świadectw o Jezusie, tylko Żyd Flawiusz dał dobre świadectwo, że Jezus nie tylko był i działał, ale że był osobą niezwykłą i więcej niż zwykłym człowiekiem. Ta krótka wzmianka zrobiła historię Żydów Flawiusza nietykalną. I ocaliła od stosów. Kadubek więc w swojej kronice zrobił cud. Że to nieby kości biskupa Stanisława zrosły się cudownie, a nawet to on osobiście wylansował i utworzył kult zdrajcy Stanisława jako świętego. Dzięki temu jego kronika, jego świadectwo o świętym stała się nietykalna. I tak genialny Polak przeprowadził naszą antyczną historię przez stosy i ocalił dzieje naszych przodków. Wracając do mapy angielskiej sporządzonej na podstawie zachowanych kronik celtyckich w królestwie Walii, warto coś powiedzieć o powstaniu kraju nazywanego Niemcy. Celtowie po podbicie szwabii. I Bawarni zniemczyli się tam, tak jak Celtowie, którzy podbili Lechię, się spolonizowali. Z tych dwóch księstw powstało pierwsze królestwo niemieckie. Po roku 900 Niemcy wpadli na świetny pomysł, jak podbić Germanię i Galię, czyli państwo Franków. Oponowali Lombardię i Rzym. I to tylko niemieckie wojska obsadzały kolejnych posłusznych Niemcom papieży. Podbój Germanii i państwa Franków przeprowadzony został głównie dzięki klątwom papieskim. Schemat był taki: pierwszy papież za coś rzucał klątwę na któreś z królestw Franków. I wtedy wszyscy wrogowie, przy udziale oczywiście Niemców, najeżdżali królestwo. I mordowano władcę. Później królestwo dzielono na szereg małych księstw pomiędzy wszystkie dzieci przeklętego władcy. Wkrótce potem na rozdrobnione królestwo lub księstwo frank frankońskie najeżdżali Niemcy i je podbijali. W ten sposób, uderzając pierw klątwą, a później mieczem, Szwabstwo podbiło całą Germanię i utworzyło w roku 962 Watykańskie Cesarstwo Niemieckie. Awaryjskie pochodzenie Polaków i wiązanie naszego narodu z plemieniem scytów królewskich, nazywanych w czasach rzymskich wandalami, jest bardzo nie na rękę Watykanowi i Kościołowi katolickiemu. Bo pokazuje upadek kraju po przyjęciu katolicyzmu i szkodliwą antypolską działalność Watykanu. Jedyną drogą przetrwania katolicyzmu w Polsce jest nauczenie społeczeństwa, że przed Kościołem w Polsce nie było nic poza Słowianami mieszkającymi jak dzikie małpy na drzewach. Szwabski Watykan, Szwaby i wykształceni przez Kościół katolicy, historycy nic nie wiedzą o naszej prawdawnej historii, ale Turcy, Persowie, Anglicy czy Francuzi nie mieli żadnych powodów, żeby wymazać nas ze swoich kronik, lub cokolwiek o nas przekręcać. O tym, że Mieszko I był królem potężnego państwa, które obejmowało Prusy i Rosję po Nowogród, piszą kronicy, kronikarze francuscy, a polscy, uznani katolicy, historycy nic o tym nie wiedzą. I tak jak Nienawidzące nas szwabstwo nazywają Mieszka pierwszego księciem, pomimo że biskup Kadubek, głowa kościoła katolickiego w Polsce, pisze jasno, jak dla Debila w kronice polskiej, że Mieszko był królem Polski, a nie księciem. Historycy polscy nie wiedzą też nic o koronacji chrobrego na cesarza rzymskiego. Pomimo, że oprócz Gala Anonima pisze o tym biskup Kadłubek w ten sposób. Otto zdejmuje tedy z siebie diadem cesarski i z wielkim uszanowaniem wkłada na głowę Bolesława, jego koroną zaś nawzajem swoją zdobiąc głowę. Czy to tak trudno zrozumieć? Francuskie kroniki podają, że zarówno Piastowie, jak i Ottonowie wywodzili swój ród od Karola Wielkiego, cesarza Franków, ponieważ po koronacji Bolesława na cesarza rzymskiego, Chrobry miał koronę cesarską, a Otto tylko królewską, obaj zorganizowali zaraz po zjeździe w gnieźnie wyprawę do grobu Karola Wielkiego. Otworzyli nocą grobowiec i go ograbili. Podział upów był taki, że odtąd wziął cesarską koronę Karola i Złoty Krzyż, a chrobry zabrał z sobą do Polski tron Karola jako cesarza rzymskiego. I to na tym tronie cesarskim sprawował rządy. Od roku tysięcznego. Podsumowując, od roku tysięcznego nasz chrobry nie tylko posiadał koronę cesarza rzymskiego, ale i cesarski tron rzymski zabrany z grobowca Karola Wielkiego, wielką relikwię w czasach średniowiecza, praktycznie najwyższym. O wyprawie Chrobrego po tron cesarski pisze też Paweł Jasienica w Polsce Piasów, dodając, że też dowiedział się o tym ze źródeł zagranicznych. Bolesław osobiście odprowadził Ottona w głąb Niemiec, co najmniej do Magdeburga. Mógł jednak towarzyszyć mu i dalej do Akwizgardu. Jeśli tak, to był może świadkiem czynu, którego dokonał tam Otto, ciągle użyczony swą szlachetną wizją państwa powszechnego. Nocą tajemnie otwarty został grób Karola Wielkiego, króla Franków, który wznowił tytuł Cesarzy Rzymskich. Zwłoki spoczywały na tronie w postawie siedzącej. Oto Ost... zdjął z nich złoty krzyż, zabrał jak relikwie zbutwiałe strzępy szat. Jedna z kronik zachodnich zapisała, że Bolesław otrzymał wówczas w darze tron Karola Wielkiego. Nasze tradycje milczą o tym. Tyle Jasienica. Nasze tradycje milczą o tym, bo Kościół od czasów Galanonima do czasów Władysława Łokietka spalił wszystkie polskie księgi historyczne. Jasienica jest typowym katolickim historykiem, więc jeśli już podaje niewygodne dla Kościoła fakty to dodaje, jeśli lub podobno? Historyk udaje, że nie rozumie, jakie znaczenie dla Europy miał władca w diademie cesarskim i siedzący na tronie relikwii, tronie Karola Wielkiego, tronie cesarskim. O śmierci Chrobrego kroniki francuskie podają, że krążyła plotka, że Chrobrego otruł hostiom jego spowiednik, ksiądz przysłany z Rzymu. O tym też cicho u Polaków. <laughs> Jak podałem już we wcześniejszym filmie o kronacji Chrobrego na cesarza rzymskiego w Niemczech w roku 1025 ze szkodą dla króla Konrada piszą tylko źródła niemieckie, a polskie nabrały wody w usta i cicho O tym Konradzie Francuzi piszą, że był papieskim Benkartem. Konrad II nie miał nawet tytułu księcia ani tytułu hrabiego. Ten ostatni tytuł, tytuł dostał razem z matką, gdy był już młodzieńcem, a tata został papieżem. O tym też nie ma nic uogłupionych przez Kościół Polakach. choć Jaśnica podaje ogólne stosunki, jakie panowały wtedy w Watykanie. W XVI wieku wielki pisarz polski Andrzej Frycz-Modrzejewski wynotował ze starych dokumentów mowę biskupa orlańskiego Arnulfa, wygłoszoną w roku 991 w Reims we Francji. Oto słowa dostojnika kościoła o stosunkach panujących współcześnie mu w państwie kościelnym. O Rzymie pożałowania godny, który naszym przodkom ukazałeś jaśniejących chwałą ojców. Nasze zaś czasy napełniłeś strasznymi ciemnościami hańbującymi nas po wieki. Czego już bowiem nie widzieliśmy w tych czasach. Widzieliśmy, jak Jan z przydomkiem Oktawian żył w bagnie rozpusty. On też uknął spisek przeciwko temu Tonowi, którego przedtem koronował na cesarza. Gdy Jan został wypędzony, wybrano papieżem Leona Neofite. Lecz kiedy Cesarz Oto puścił Rzym, Oktawian wrócił do miasta, zmusił do ucieczki Leona. Janowi diakonowi obciął nos, palce prawej ręki i język, i, go, i dokonawszy w mieście rzezi wielu znakomitych ludzi, wkrótce zmarł. Na jego miejsce wybrali Rzymianie Benedykta Diakona z przydomkiem gramatyk. Na niego też wkrótce uderzył Leonofita ze swoim cesarzem. Oblegał, pojmał, złożył z urzędu i skazał na dożywotne wygnanie do Niemiec. Po cesarzu Otto pierwszym nastąpił cesarz Otto II, przewyższający wszystkich władców naszych czasów siłą, oręża, rozumem i wiedzą. W Żybie na stolicy papieskiej zasiadł zaś straszliwy potwór, papież Bonifacy, najbardziej nikczemny ze wszystkich ludzi, splamiony również krwią poprzedniego papieża. Lecz i ten, jakkolwiek wygnany i potępiony na Wielkim Synodzie, wrócił po śmierci świętobliwego odtona do Rzymu. Piotra, znakomitego męża apostolskiego, który był przedtem biskupem Pawi, a został papieżem, przysięgą, zapewniwszy mu bezpieczeństwo, usunął z zamku rzymskiego, złożył z urzędu i pohańbionego ochydą więzienia zabił. Czy istnieje nakaz, aby takim potworom ludzkim, pełnym hańby, Pozbawionym wiedzy o rzeczach boskich i ludzkich, podlegał niezliczony zastęp kapłanów Boga, nazywanych na znanych na całym świecie z nauki i życia pełnego zasług. Tyle jasienica w swojej książce. Z takiego właśnie moralnego i politycznego bagna. Kontrolowanego przez wojska szwabsko-bawarskie, przyszedł do Polski katolicyzm religia, która wymazała z historii antyczną przeszłość Polski i doprowadziła do upadku Polskę piastów. Dziękuję bardzo.